witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Paulina Brzuska i jestem trenerką i mamą 2-letniej Poli. Pokażę Ci dzisiaj zestaw ćwiczeń, które możesz wykonać w ciąży, aby zachować formę i dobrą sylwetkę. Jeżeli jesteś już po porodzie, również możesz ze mną ćwiczyć. Pomoże Ci to szybciej wrócić do formy sprzed ciąży. Pamiętaj o tym, że nadrzędnym Twoim celem jest bezpieczeństwo Twoje i Twojego dziecka. Dlatego ćwicz tylko wtedy, kiedy masz na to zgodę lekarza, a jeżeli poczujesz jakikolwiek niepokój, natychmiast przestań ćwiczyć. Przygotuj sobie na dzisiaj wodę do picia, 2 małe półlitrowe butelki wody, które posłużą Ci jako hantelki. Jeżeli masz hantelki w domu, to oczywiście możesz ich użyć, matę lub ręcznik. Jesteś gotowa? Zatem zaczynamy. Stań sobie wygodnie, wyprostuj sylwetkę, wykonaj głęboki wdech i wydech. Jeszcze raz. Tym razem puść luźno ciało. Zrelaksuj się. Do góry i jeszcze raz. Zaczynamy marsz. Prosta sylwetka jest bardzo ważna w trakcie ćwiczeń. Oddychaj, wdech nosem, wydech ustami. Następnie wykonaj prawą nogą mambo w bok, czyli odstaw nogę i powrót. Jeszcze 2 razy. Jeszcze raz. I druga noga dokładnie to samo. Dodaj rękę. I jeszcze raz. Druga noga, wypad. Bok, powrót. Bok, powrót. Ostatni. Super. Druga strona to samo. Lekki wypad. Jeszcze 2 razy. Jeszcze raz. I step out, czyli przechodzisz z nogi na nogę. Druga noga opiera się palcem o podłogę. Dodaj pracę rąk. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Pamiętaj o tym, że rozgrzewka jest bardzo ważnym elementem treningu. Przygotowuje Twoje ciało do aktywności fizycznej. Szczególnie w okresie ciąży ważne, żebyś się do tego przygotowała. Odkręć tułów w bok, zatrzymaj i tylko unosisz piętę do góry. Do góry, w dół. Góra, dół, ostatni raz. Zatrzymaj się. Ugnij nogę z przodu, stopy są równolegle, powinny z tyłu, tutaj głównie w łydce, wczuć rozciąganie. Przyciągnij piętę do pośladka. Możesz się podeprzeć o piłkę, o blat, o męża, partnera. Opuszczasz, rolujesz plecy i wracasz. Koci grzbiet, powrót i wychodzisz kręg po kręgu do góry. Wyprost pleców i znowu step out. W jedną, w drugą stronę, odkręcasz się. I sama łydka. Raz, dwa, czyli unosisz piętę. Trzy. Zatrzymaj. Ugnij nogę z przodu. To jest bardzo ważna rzecz, żeby rozciągać mięśnie łydki w trakcie ciąży. Tam pewnie często łapią Cię skurcze. Przyciągnij piętę do pośladka. Opuść. Rolujesz plecy. I jeszcze raz. I wychodzisz w górę. Przechodzimy do treningu właściwego. Ustaw stopy na szerokość bioder lub ciut szerzej. Wykonaj przysiad. Do dołu i w górę. Pamiętaj, że biodra dajesz daleko w tył, kolana są nad stopami, w kolanach masz kąt prosty. Oddychaj cały czas, jeszcze 2 razy. Super Ci idzie. Ostatni. Cały czas trzymaj proste plecy. Weź teraz hantelki. Dokładnie 1. Stań w wypadzie. Tak, żeby to była dla Ciebie stabilna pozycja. Oprzyj rękę o udo. Druga ręka przyklejona do ciała, łokieć wysoko. Prostujesz rękę i uginasz. Tutaj powinnaś czuć napięcie. Oddychaj głęboko. Wdech nosem, wydech ustami. Bardzo ważne ćwiczenie, dlatego że za moment będziesz podnosić mojego szkrawa. Ostatni i druga ręka, również 6 powtórzeń. 6. 5. 4, 3, jeszcze chwila, 2, 1. Sięgnij teraz po drugi hantelek lub butelkę z wodą, jeżeli ćwiczysz z butelkami. Będziesz wykonywała wypady, czyli ustaw sobie jedno kolano pod biodrem, drugie kolano nad piętą. Kąty proste w kolanach, to jest dla Ciebie gwarant, że masz dobrą pozycję. Wyjdź do góry. Wykonujesz wypad i unosisz ręce. Napnij w trakcie ćwiczenia pośladki. Pamiętaj, że jeżeli jest ono dla Ciebie ciut za trudne, możesz podeprzeć się o blat lub wykonać go bez pracy rąk. Jeszcze 2 razy. I jeszcze raz. Cały czas trzymaj proste plecy. Pamiętaj o oddechu.
Zmiana nogi, druga noga, dokładnie to samo, czyli 6 razy. 6. 5. 4. Jeszcze chwila. 3. 2. I ostatni. 1. Odkładasz hantlę i przed Tobą ostatnie ćwiczenie w staniu. Możesz wykonać je z piłeczką miękką, jeżeli taką posiadasz. Jeżeli nie, po prostu składasz ręce tak jak do modlitwy, czyli w ten sposób. Nogi trochę szerzej niż biodra, stopy na zewnątrz, wykonujesz plie, przytrzymujesz 5 sekund i raz, dwa, trzy, cztery, naciskaj na dłonie i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze dwa razy. Pamiętaj, że tutaj pracujesz też klatką piersiową, mięśniami klatki piersiowej, czyli ściskasz tą piłkę lub naciskasz dłonią na dłoń. I ostatni raz. Oddychaj i do góry. Odłóż piłkę, jeżeli taką miałaś, jeżeli nie, przejdź do klęku podpartego. Dłonie pod barkami, kolana mniej więcej na szerokość bioder. Wykonujesz teraz 6 wznosów nogi do góry. Raz, zobacz, że plecy są nieruchomo, proste, pośladki również, tutaj biodra tworzą jedną linię, a głowa jest przedłużeniem Twojego kręgosłupa. Jeszcze raz i druga noga 6 razy. 6, 5, 4, 3, 2 i ostatni 1. Super. Przechodzisz teraz do leżenia na plecach. Jeżeli jest to dla Ciebie pozycja nie do końca komfortowa, bo jesteś już w zaawansowanej ciąży, możesz pod odcinek lędźwiowy położyć sobie zwinięty ręcznik. Jeżeli masz w domu krzesło lub dużą piłkę, wtedy połóż nogi na piłce w ten sposób. Jest to pozycja, w której Twój odcinek lędźwiowy będzie się relaksował. Ja pokazuję Ci dzisiaj plan minimum, czyli nogi na ziemi. Unieś jedną nogę i pamiętając o oddechu, opuść ją do dołu i wróć. Pamiętaj, że ta część tutaj ma być nieruchoma. 2. Oddychaj cały czas. 3. 4. 5. I ostatni raz. 6. Zmiana nogi. Druga noga również 6 powtórzeń. 6. Trzymaj lędźwia. 5. 4, 3, 2 i ostatni już, 1. Zdejmij nogi z krzesła, jeżeli miałaś na krześle. Wykonaj teraz wznos pośladków do góry wraz z rękoma i opuść. Pamiętaj o oddychaniu. Wdech nosem, wydech ustami. Dzięki ćwiczeniom możesz poprawić kondycję swojego dziecka i swoją. Także poród powinien być dla Ciebie zdecydowanie łatwiejszy. Jeszcze dwa razy. Powoli podnosisz plecy kręg po kręgu. I ostatni raz. I opuszczasz. Przechodzisz do leżenia na boku. Jeżeli jest to dla Ciebie nie do końca komfortowa pozycja, tak samo jak w leżeniu na plecach, podłóż sobie tutaj po prostu wałek z ręcznika. Twoje ciało tworzy jedną linię. Noga pod spodem jest zgięta w kolanie. W tym momencie podnosisz nogę górną do góry tylko do momentu, kiedy ona jest przedłużeniem Twojej linii ciała. Jeszcze 5 razy. 5, 4, 3, 2, 1. I przechodzisz na drugi bok. I wykonujesz dokładnie to samo ćwiczenie. 6, 5, powinnaś czuć tutaj napięcie. 4, oczywiście delikatne. 3, ręka podpiera ciało. 2 i 1. Wykonałaś bardzo dobrą pracę. Teraz czas na relaks. Połóż się w związku z tym na plecach. Rozluźnij się. Daj ręce do boku. Wyprostuj lewą nogę. Prawą stopę postaw przy kolanie i nakryj się nogą. Możesz delikatnie położyć sobie rękę na kolano. Głowę dajesz w przeciwną stronę niż noga. Oddychaj. Wdech nosem, wydech ustami. Powinnaś poczuć, jak przychodzi Ci ulga do odcinka lędźwiowego kręgosłupa. I zmiana. Druga noga to samo.
cały czas oddychasz. Wdech nosem, wydech ustami. Oczywiście możesz sobie włączyć swoją ulubioną muzykę do ćwiczeń, a na końcu postaraj się zrelaksować. I wracasz. Ugnij nogi w kolanach, unieś jedną nogę do góry, palce zadarte. Powinnaś poczuć rozciąganie z tyłu uda i w łydkach. Bardzo ważne jest też delikatne rozciąganie mięśni. Tylko przytrzymujesz nogę. Opuszczasz i druga noga to samo. Do góry. Oddychaj. Wdech nosem. Wydech ustami. Opuść nogę. Przejdź na bok i powoli podnieś się do góry. Bardzo ważne, byś wstawała bokiem. To jest najzdrowszy sposób wstawania dla Twojego kręgosłupa. Bezpieczny dla Ciebie i dla Twojego dziecka. Usiądź wygodnie. Jedna ręka na ciało. Druga ręka. Rozciągnij jeszcze triceps, który ćwiczył, czyli ręka do tyłu. Druga strona. Mocno ręce w tył. Poczuj, jak się rozciąga klatka piersiowa. W dół skos. Góra skos. Głęboki wdech. Wydech. I dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze ćwiczenia. Wykonałaś naprawdę świetną pracę.